Chyba tak. bez błędu już teraz przepisałem. Nie, to. Trochę śmieję, bo z takim nazwiskiem to człowiek od podstawówki słyszy, jak deszcz pada, kim jest, więc panie Andrzeju, wszyscy mamy swoją drogę krzyżową za plecami. Muszę trochę ponarzekać, bo niestety jestem po księdzu, który dał absolutnie mistrzowski występ i po gościach, którzy podnieśli nam wszystkim emocje. A ja muszę gadać o czymś, co jest po pierwsze ogromną kobyłą, bo to po prostu gospodarka, a dwa o rzeczach, które są nudne, bo polegają na cyfrach. Natomiast spróbujemy to zrobić na tyle sprawnie, że o tej gospodarce pogadamy jeszcze. I teraz działa. Więc porozmawiamy o tej gospodarce bardzo szybko i na trzech różnych poziomach. Na poziomach firm tych największych naszych Orlenów, PGNiG-ów, Lotosów, tych ogromnych biznesów, które tworzą obraz polskiej gospodarki. Na poziomie przedsiębiorstw, z których pewnie większość z nas pracuje. Małych firm, firm rodzinnych, tego co nazywamy misiami, małym średnim biznesem. I na poziomie ludzi, tych, którzy są pracownikami, tych, którzy funkcjonują w rzeczywistości wtedy covidowej, dzisiaj rzeczywistości post-covidowej, idziemy do przodu. Po pierwsze, to rzecz, która, na którą musimy zwrócić uwagę, to te właśnie wielkie cyfry i wielcy gracze. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Marzec 2020 roku, moment, kiedy do Polski przyszedł COVID, to był moment, który zatrzymał pewną złotą falę, na której polska gospodarka jechała od bardzo, bardzo dawna. Jak spojrzycie sobie Państwo na ten wykres, to jest wykres od roku 1970 do praktycznie do 2022. Przez cały okres od roku 91 cały czas polska gospodarka jechała na plusie. Cały czas z roku na rok mieliśmy coraz wyższe PKB, coraz lepiej funkcjonowały polskie biznesy, coraz bardziej sensowna, coraz bardziej ciekawa była koniunktura. To czuliśmy my jako ludzie, to czuły osoby prowadzące działalność gospodarczą, to czuły również te największe firmy. Co jest istotne, nawet w latach kryzysu finansowego, czyli lata 2007-2009, kiedy Lehman Brothers w Stanach Zjednoczonych zaliczył wpadkę i cały system finansowy na świecie się posypał, dużo się popsuło, Polska nadal była tą zieloną wyspą, Polska nadal jechała do przodu, jechała na bardzo dobrym wyniku. I na to wszystko wpada nam marzec 2020 roku. Mamy informację, że musimy się zamknąć na 2 tygodnie. Jak pamiętacie Państwo z własnych doświadczeń, to były najdłuższe 2 tygodnie w historii ludzkości. Spójrzmy, jak te 2 tygodnie przekładały się na realne cyfry. W roku 2020 polskie PKB spadło niewiele, bo trochę ponad 2%. Tak naprawdę wcześniej miało prawie 6% wzrostu, więc ten spadek był wyraźny. Natomiast co jest ważne, był to pierwszy ujemny wynik przez ponad 30 lat. Bardzo mocno zachwiał nie tyle polską gospodarką, no bo sami to widzieliśmy, dało się żyć, natomiast bardzo mocno zachwiał paroma elementami tego, co my nazywamy takim spokojem, taką pewnością siebie. Jeżeli spojrzymy sobie na ten wynik ujemny, tak jak mówiłem, on nie jest specjalnie istotny, bo tak naprawdę to tąpnięcie nie było jakoś kolosalne, natomiast to był ten moment, kiedy tak naprawdę zatrzymała nam się produkcja, kiedy poziom produkcji i poziom efektywności polskich firm mocno zleciał. Natomiast nie spadło ani zatrudnienie, czyli nie pojawiła nam się fala bezrobocia, ani nie było fali bankructw. Jak sobie to można wytłumaczyć? No jednym słowem, które kocha każdy polityk, nawet taki, który dopiero zaczyna bawić się w duże zabawy polityczne, czyli mówimy o dodruku. Dodruk był ogromny. Jak popatrzymy sobie, ta niebieska linia to jest wykres M3, czyli to jest podaż pieniądza, która na polskim rynku funkcjonowała. Początek roku 2003 zaznaczony strzałką, to jest ten moment, kiedy odkręciły się kurki, kiedy zostały pieniądze wpompowywane w polską gospodarkę w skali absolutnie szalonej. Natomiast co jest ciekawe, zwykle kiedy mamy dodruk, szybko pojawia się inflacja. Tymczasem tutaj w warunkach covidowych, kiedy zostały zablokowane możliwości wyjechania na wakacje, kiedy zostały zablokowane możliwości zrobienia remontu, no bo nie było nagle fachowców od kafelków, od innych pierdół, kiedy nie dało się kupić wielu produktów, które normalni ludzie chcieliby kupić w momencie, kiedy pojawia się wolny czas i nie można pojechać do Egiptu, nagle okazało się, że brak cyrkulacji mimo dodruku sprawił, że ta inflacja nas nie zabiła. Natomiast prawda jest taka, że niestety jest to tak zwany dodruk z opóźnionym zapłonem, bo to, co nie udało się wygenerować, albo inaczej, to, co nie ugryzło nas w tyłek w roku 2020, sprawiło, że po pierwsze zrobiliśmy bardzo wysokie zapasy gotówkowe, ludzie zaczęli oszczędzać, a tak naprawdę pieniądze, których nie mogli wydać w inny sposób, po prostu przechowali przez chwilę i ta inflacja uruchomiła się trochę później, w roku 2021. Gdzie jesteśmy dzisiaj, gdzie byliśmy w lutym, co wisi na budynku NBP, jeśli chodzi o informacje, kto jest winny tej inflacji, jakie są przyczyny, ten temat nie na dzisiaj, bo mamy zbyt mało czasu. Przejdźmy na ten element kolejnego roku. Rok 2021, myślę, że większość z nas, zarówno przedsiębiorców, tak jak i ludzi, którzy pracują gdzieś w firmach jako pracownicy, większość z nas otwierało z tym pytaniem, kiedy do cholery i czy w ogóle będzie jakiś koniec tego COVID-a. Pamiętajmy, że Polska w roku 2020 miała mocno poluzowaną smycz, miała mocno poluzowany kaganiec i ogrożek, bo mieliśmy wybory prezydenckie, które sprawiły, że
ludzie z gangu Mateusza nagle na pewnym etapie, nawet on sam, zaczęli sprzedawać nam hasła typu ten COVID jest już w odwrocie. Bo trzeba było zmusić tych ludzi w wieku lat 60, 70, 80, twardy elektorat pewnej frakcji, żeby odczytali SMS-a z alertem RCB i poszli wrzucić ten magiczny karteluszek do magicznej skrzynki. Pytanie o koniec COVID-a faktycznie było dość istotne. Jeśli patrzymy na wyniki gospodarcze, no to wszystko wyglądało nagle, że jesteśmy w czubie. Po pierwsze, polski biznes zrobił prawie 7% wzrostu, czyli nie tylko wróciliśmy na ten wykres pozytywny, ale też ten wzrost był bardzo, bardzo mocny i bardzo agresywny. Jak popatrzymy sobie na średnią całego świata, to jest średnia całego świata, więc łącznie z gospodarkami azjatyckimi, z tymi krajami, które zawsze miały bardzo wysoki wzrost gospodarczy w porównaniu z tą zaściankową Europą, w której jesteśmy. Jedyną krajem, do którego nie doskoczyliśmy, są Chiny. Chiny były absolutnym zwycięzcą roku 2021. 18% wzrost PKB, absolutna dominacja, jeśli chodzi o zapasy gotówki, bardzo duży jakby rozwój ich działalności na rynku chińskim. Wszystko, co związane jest z ekspansją Chin gospodarczą na świat. Rok 2021 bardzo mocno popchnął do przodu interesy chińskie. Nie chcę wchodzić tutaj w pytania, dlaczego Wuhan się zaczęło, co się stało, że wszyscy widzieliśmy chińskich obywateli zaspawywanych w domach i tak dalej. Myślę, że parę faktów można tu połączyć. To, co jest jednak istotne, już w roku 2021 pojawiały się rekordowe zyski gigantów naszego rynku. Oczywiście nie mówię tutaj o branży paliwowej, no bo ci od paliwa i gazu dali nam czadu dopiero w roku 2022. Natomiast jest jedna branża, absolutnie najlepsza z nich wszystkich, która rok 2021 ma gdzieś złotymi literami na ścianach, na marmurowych płytach zapisane jako year of the year, na zasadzie absolutnie najlepszy moment w historii. To jest branża, która zrobiła zaledwie 11% wzrostu, jeśli chodzi o sprzedaż, ale 770% wzrostu, jeśli chodzi o zyskowność. Nie mylicie się Państwo, to jest branża medyczna. Jak się, co mamy dalej? To oczywiście te wszystkie cyfry PKB, te wszystkie cyfry związane z ogromnymi wartościami, z tym biznesem całego kraju, z tym jak widać nas na świecie, to jest wszystko, co dotyczy tych biznesów największych. To właśnie Orleny, PGNiG-i, Lotosy i tak dalej, i tak dalej. Wielkie banki, wielkie firmy finansowe są największym udziałowcem w tym budowaniu cyfr takich jak PKB. Biznes mały i średni ma trochę inną sytuację. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy i mało kto o tym mówi, mało kto o tym wie, że firmy ogromne, te, które faktycznie kreują nam pewne wskaźniki, to jest niespełna 1% wszystkich firm zarejestrowanych w Polsce. W Polsce mamy około 2,5 miliona działalności gospodarczych, firm, jakichś najróżniejszych spółek, takich, śmakich i owakich. Z tych 2,5 miliona tylko około 2000 to są te grubasy, to są te tłuste misie, które budują nam wszystkie wielkie wskaźniki. Więc wzrosty PKB, wzrosty eksportu, wzrosty zyskowności to są wszystko elementy, które generowane są dość mocno niesymetrycznie. Jeśli popatrzymy sobie na te wskaźniki, to te największe 2000 firm w całej polskiej gospodarce generuje prawie 70% przychodu i również prawie 70% całego zysku, który w polskiej gospodarce jest osiągany. Dla nas wszystkich pozostałych, dla tych 2 milionów 490 setek tysięcy i tak dalej, zostają ochłapy, zostaje te 30 parę procent. Jak popatrzymy sobie na firmy małe, na firmy rodzinne, na firmy małe, średnie, czyli te, które mają do 250 pracowników, które nie przekraczają jakiegoś tam obrotu w euro i tak dalej, to tak naprawdę ich obraz po-covidowy jest zupełnie inny. Kiedy przeprowadzono w roku 2022 ankietę dla funkcjonujących właśnie firm z tego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, okazało się, że ponad 90% ankietowanych osób, 90%, które były właścicielami takiego biznesu albo menadżerami, osobami, które w danej firmie sprawowały jakąś funkcję menadżerską, ponad 90% tych firm ciężko przeszło COVID. Mieli ci ludzie poważne problemy, musieli coś zrobić, zmienić jakiś sposób działania, coś się musiało wydarzyć, żeby jakby przeżyć, żeby przetrwać skutki lockdownu, skutki tych ograniczeń, które narzucały na nas państwo. 25% z tych wszystkich firm, które były odpytane w ankiecie, powiedziały wprost, że COVID przeczochał ich do spodu, że skutki lockdownu, skutki zamknięcia gospodarki, nalotów i tego wszystkiego, co się działo, to jest coś, co tak naprawdę sprawiło, że biznes stał na krawędzi upadłości, że było naprawdę ciężko. Natomiast pamiętajmy o jednym. Te 20%, te wcześniejsze 90% to są ci, którzy przetrwali. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo historię tak zwanego survival bias, czyli sposobów, w jaki zbierane są dane z pola bitwy w czasie II wojny światowej. Prawda jest taka, ci, którzy dolecieli z powrotem do bazy, w naszym przypadku te firmy, które dojechały do momentu ankietowania, kiedy jako przedsiębiorcy byli odpytywani, jak wam się żyło w COVID-zie, to nie są ci, którzy polegli po drodze. Nie mówimy tutaj, tak jak w przypadku samolotów bombowych,
o tym, czy łatwo było, czy było ciężko, mówimy o ludziach, którym posypały się małżeństwa, którym posypały się zdrowie, którym posypały się zdrowie psychiczne, którzy sięgnęli po wódę, którzy sięgnęli po dragi, którzy sięgnęli na przykład po tabletki, żeby zakończyć swój żywot. Ci, którzy nie przetrwali COVID-a, nie mają głosu. My nie wiemy już, co się z nimi stało. Część z nich oczywiście pewnie uciekła do bezpiecznej przystani, jakiej w rynku pracownika stał się nagle etat. Natomiast bardzo wiele osób, które prowadziło działalności, które prowadziło firmy rodzinne, kiedy dostały z jednej strony ograniczenia, z drugiej strony wzrost kosztów energii i tak dalej, oni po prostu zniknęli już z mapy gospodarczej świata. Poziom trzeci to ludzie. I tutaj na ludzi trzeba patrzeć, czy na to, jak ludzie przetrwali COVID-a. Ja na to patrzę w sposób jakby wielopłaszczyznowy. Po pierwsze, pierwsza i absolutnie najważniejsza zmiana to jest zmiana mentalna. Byliśmy, mimo tego doskonałego humoru, mimo tego doskonałego nastawienia do tego, jaka jest nasza sytuacja jako obywateli, jako przedsiębiorców, jako pracowników, przez te 30 lat, kiedy cały czas nam się polska gospodarka pięknie podnosiła, my po tym całym okresie nagle dostaliśmy w łeb. Dostaliśmy przede wszystkim w łeb ogromnym nawałem strachu, ogromnym nawałem manipulacji. Doszło do takiej sytuacji, że praktycznie codziennie z każdego szklanego okienka, czy to był telewizor, czy to był portal internetowy, czy nasz własny telefon, ktoś próbował nas czymś nowym straszyć. I oczywiście to jest coś, co zostawia ślady. Przede wszystkim śladem jest to, że zniknęła gdzieś ta taka BPS, taka bezczelna pewność siebie, która była bardzo typowa dla ludzi funkcjonujących w Polsce, w tym najweselszym baraku w obozie, jak się mówi. Bo my nagle zaczęliśmy się witać z takim terminem WUKA. To jest termin, który określa, że nasza rzeczywistość, która wydawała nam się prosta, ułożona, taka sprawna, nagle okazuje się dużo bardziej skomplikowana, dużo mniej pewna, dużo trudniej się będzie w niej odnaleźć. Ciężko będzie też podjąć pewne decyzje, bo wszystko, co mamy dookoła siebie, jest niejednoznaczne. My już nie wiemy dzisiaj, komu można wierzyć. Mamy dzisiaj sprzeczne komunikaty, mamy masę kłamstwa. Ludzie kłamią nam prosto w twarz i nic się z tym tematem nie dzieje. Nikt nie ponosi konsekwencji rzeczy, które są ewidentną nieprawdą. To wszystko, co zmieniło się w naszej psychice, to właśnie sposób, w jaki funkcjonujemy na dzisiaj. Spójrzmy na przedsiębiorców, na tych, którzy funkcjonują stricte w biznesie. Czy przedsiębiorcy zdali ten egzamin? Będziemy tu mówili o przykładach firm małych, maleńkich, ale również o menadżerach, ludzi, którzy funkcjonują w większych biznesach, ludzi, którzy pracują nawet w tych ogromnych koncernach, które stanowią nam ten trzon PKB. Przedsiębiorcy bardzo różnie zachowali się w COVID-zie. Ja postaram się to pokazać na przykładzie takiego pięknego, starego westernu Dobrzy, źli, brzydcy. Myślę, że o ile sam film pewnie niewiele Państwu mówi, chociaż Clint Eastwood był tam boski, to tytuł będzie mówił wszystko. Przede wszystkim byli ci, którzy byli jednoznacznie dobrzy. To jest naklejka zrobiona, zdjęcie naklejki zrobione wczoraj w nocy od mojego klienta tutaj z Warszawy, który tą naklejkę dumnie ma od samego początku, jak akcja covidowa się zaczęła. On po pierwszych dwóch, trzech, czterech tygodniach, kiedy zobaczył, że mimo tego całego dziadostwa, które leci na nas w mediach, nadal nie widać trupów na ulicach, nie widać tych trumien z Bergamo, nie trzeba ich pracowników zaspawywać w domach, facet stwierdził, słuchajcie, coś mi tu kurde nie gra, coś mi się nie spina. I stwierdził, dobra, w nosie z tym wszystkim, próbujemy starać się świadczyć naszym klientom dalej nasze usługi, próbujemy dotrzeć do ludzi, którzy potrzebują produktu, który mamy w swoich rękach, my musimy ich dalej obsługiwać. Ludzie, którzy otworzyli swoje biznesy, ludzie, którzy pracowali normalnie, pomimo nalotów, pomimo mandatów, pomimo kar nakładanych przez gości w mundurach czarnych, zielonych, niebieskich, mimo sanepidów, mimo wszelkiego rodzaju akcji, które przeciwko nim były podejmowane, ci ludzie utrzymali pion, ci ludzie utrzymali swój poziom, ci ludzie naprawdę sensownie zadziałali w tych warunkach. Bardzo wielu z nich, szczególnie na początku, kiedy pojawiły się problemy z zaopatrzeniem, kiedy wykupiono ryż, makaron, kiedy wykupiono papier toaletowy, kiedy nie było gdzie kupić chusteczek, jakichś cholernych płynów dezynfekcyjnych czy innych tego typu rzeczy, robiło takie rzeczy. Brakowało kogoś w busa, dawało mu kasę do łapy, ty jedź chłopie 60 km do jakiejś hurtowni, do importera, przywieźć paletę, dwie, trzy palety jakichś produktów, których nie można kupić u nas na miejscu w Biedronce czy gdziekolwiek indziej. I co jest ważne, oni tego nie sprzedawali z zyskiem 400%. Oni wstawiali to na środku magazynu, wywołali wszystkich swoich pracowników i robili po prostu paczki socjalne, żeby ktoś, kto nie jest w stanie, bo pracuje u nich, nie jest w stanie kupić tego makaronu, ryżu czy papieru toaletowego, żeby taką pakę zapakował sobie w karton, zabrał do domu, żeby nie musiał patrzeć w oczy dzieciom czy patrzeć w oczy żonie, że nie był w stanie znaleźć czegoś, czego po prostu w całym mieście nie było. To jest jeden z przykładów, ale to jest przykład dużo, dużo mocniejszy. Sam to widziałem u swoich klientów w trzech firmach, ale słyszałem od wielu moich przyjaciół, od wielu moich znajomych, że to nie była tylko i wyłącznie akcja tych trzech wielkich muszkieterów. Jest masa ludzi na świecie, którzy, czy właściwie w Polsce w tym wypadku, którzy przed COVID-em celowo ze względu na bezpieczeństwo własnych dzieci kupowali dzieciakom do domu komputery, w których nie było kamerki, w których nie było możliwości jakiegoś tam wymiany danych, po prostu żeby zabezpieczyć interes dzieci przed różnego rodzaju hakerami, przed ludźmi, którzy próbują sobie się do nich dostać. Jeśli ktoś zarabia niedużo, jeśli ktoś mieszka w małym mieszkaniu, jeżeli ktoś miał problem finansowy,
to zakup komputera dla dzieciaka, który nagle musi zacząć się uczyć z domu, był poza zasięgiem. Znam, naprawdę znam wielu ludzi, słyszałem o jeszcze większej grupie, która kupowała jakieś poleasingowe laptopy, poleasingowe komputery, dawała je po prostu swoim pracownikom, weź to do domu, żeby twój dzieciak był w stanie uczestniczyć w tej cholernej, nienormalnej, ale jedynej, jaka była dostępna edukacji zdalnej. To ci dobrze. Idziemy dalej. Ci źli. Oczywiście nie ma tutaj może specjalnie powodu, żeby pokazywać tylko tą jedną branżę, bo takich złych znaleźlibyśmy znacznie więcej, ale chcę Państwu pokazać tylko jeden element. Firmy, które zajmują się zbieraniem zamówień na dowozy jedzenia i firmy, które zajmują się właśnie transportem tego jedzenia. To, co widzimy na liście, to są udziały procentowe z roku 2020, czyli jeszcze sprzed COVID-a, firm, które w tym momencie stworzyły pewnego rodzaju oligopol. To, że tych firm jest kilka, tam 5 czy 6 w sumie, to jest tylko jedna rzecz. Ale najważniejsze i to, dlaczego dostali ode mnie hasło, że są firmami złymi, to jest twarde, perfidne wykorzystanie sytuacji postawienia swojego rynku pod ścianą. Ci ludzie przed COVID-em za swoje usługi kasowali po 8, po 12% i żyli na całkiem dobrych marżach. Giełda ich kochała, inwestorzy ich kochali. W COVID-zie docisnęli śrubę, bardzo wiele restauracji, bardzo wiele barów, które próbowało żyć właśnie w ten sposób, że dostarczali jedzenie przy pomocy rowerzystów, przy pomocy kurierów na wózkach, na skuterach i tak dalej, musieli za te same usługi płacić po 30%. To jest bandytyzm, to jest po prostu wykorzystanie sytuacji, które jak dla mnie jest dużo dalej niż oportunizmem, takim wykorzystaniem możliwości, które daje mi rynek, to jest po prostu próba wyciśnięcia, co się da, z umierającego mojego klienta. Na końcu mamy brzydkich. Ja za brzydkich w tym momencie traktuję firmy, które dostały kupę pieniędzy z tarcz covidowych, z różnego rodzaju programów pomocowych, choć te pieniądze im się nie należą. O jakim przypadku mówię? Popatrzmy na kalendarz. COVID w Polsce zaczął się na przełomie lutego i marca. Oczywiście przywędrował do nas z falą medialnych doniesień z Włoch. To jest moment, w którym branża żyjąca ze świąt Bożego Narodzenia, ludzie, którzy sprzedają zabawki, ludzie, którzy sprzedają elektronikę, ludzie, którzy mają 60, 70, 80% swojej sprzedaży w Black Friday, przed świętami i tak dalej, to jest branża, która naturalną koleją rzeczy w styczniu, w lutym spada całkowicie do dna, bo nie ma co robić. Bo oni mają moment szczytu swojego sezonu właśnie w czasie, powiedzmy, listopad, grudzień i na początku kolejnego roku ci ludzie zwalniają pracowników tymczasowych, jakąś tam niewielką ekipą ludzi przyjeżdżają przez resztę roku. Ci ludzie bardzo często, przez to, że nasze przepisy związane z tarczami covidowymi zostały źle zaprojektowane, ci ludzie bardzo często wystarczało, że wysłali do urzędu informację o tym, że ich obrót w grudniu to było 3 miliony, ich obrót w marcu to było 200 tysięcy, dostawali ogromną ilość pieniędzy, pieniędzy, których nigdy nie powinni byli dostać, bo ich biznes co roku od lat w lutym, w marcu jest 4-5 razy mniejszy niż był w grudniu. Te pieniądze bardzo często wykorzystywane były, no powiedzmy, w jakiś sposób jeszcze w miarę przyzwoite, do spłaty kredytów, do tego, żeby zrobić jakieś zapasy finansowe, żeby faktycznie się utrzymać w tym trudnym czasie. Ale znam niestety kilka przykładów firm, które dzięki tym pieniądzom dostanym zupełnie, otrzymanym zupełnie bez żadnego sensu składu i ładu, wykupili na przykład swoich konkurentów, którym nie poszło tak dobrze. Bo po prostu byli cwani, byli żeni. Dlatego są u mnie określeni jako brzydcy. Tyle jeśli chodzi o spojrzenie wstecz. Czas przestać patrzeć w lusterka. To jest coś, co pokazało się tutaj przy naszym panelu. Mamy przed sobą nowy świat, świat, który tego COVID-a nie zapomni. Bo prawda jest taka, myślę, że po tych dzisiejszych, wcześniejszych rozmowach wszyscy mamy świadomość, że tak dobrze wyszła ta pierwsza próba, tak dobrze wyszedł ten pierwszy numer, że ten numer kolejny powróci. No tu pozwoliłem sobie od pana Jerzego ukraść grafikę z jego jednego z ostatnich wpisów. Czy faktycznie tak będzie, że zaczną nas straszyć te same twarze w białych fartuchach, czy nie? Nie wiem. Basia Piela zaproponowała pewien scenariusz. Ci w białych fartuchach trzymali nas za gardło chwilę temu, ci w zielonych mundurach trzymają nas w tej chwili, a za chwilę za rogiem czają się na różnego rodzaju hałabały i tak dalej ludzie, którzy będą próbowali nas cisnąć od strony ekologii. Nieważne, z której strony to zagrożenie przyjdzie, jedno się zmieniło. My już dzisiaj jesteśmy przygotowani, my już dzisiaj wiemy, co próbowano z nami robić i będzie nam po prostu, moim zdaniem, dużo łatwiej funkcjonować. Co jest kluczem? Przede wszystkim nie wolno nam pozwolić się dać zahipnotyzować. Nieważne, czy jesteście właścicielem małej, średniej firmy, czy jesteście menadżerem w ogromnym koncernie, czy zwykłym człowiekiem, który chodzi do roboty i potem po pracy zajmuje się dzieciakami, zajmuje się domem. Nie wolno nam patrzeć w telewizorek, nie wolno nam patrzeć w portale, nie wolno nam patrzeć w sposób taki jak ameba, za przeproszeniem, przyjmować to wszystko, co wrzucają na nas ludzie z mediów. Nie zapomnijmy, że lata covidowe to jest ogromny powrót tych tak zwanych tradycyjnych mediów do pozycji siły. Te firmy, które prowadziły gazety, firmy telewizyjne i tak dalej, miały coraz mniejszy udział w rynku, bo słuchało ich, oglądało, pobierało od nich treści coraz mniejsza ilość ludzi. W COVID-zie te firmy, tak zwane tradycyjne media, dostały potężny zastrzyk finansowy i bardzo mocno wróciły do gry. Ci goście będą bardzo groźni, bo oni będą walczyć o życie. Generalnie wiele osób przyjmie to oczywiście na klatę, zostanie zmanipulowane tym przekazem
właśnie tego, że nic się nie da, że wszystko jest do bani i potrzebujemy kogoś, kto nas uratuje, kogoś, kto wskaże nam tą jedyną właściwą drogę. Natomiast ja mam propozycję zupełnie inną. Działajmy samodzielnie, aktywnie szukajmy innych ludzi. Ludzi takich, jak siedzą tutaj z nami na sali, ludzi takich, jak już dzisiaj występowali, kogoś, kto zajmuje się prawem, kogoś, kto zajmuje się medycyną, kogoś, kto nam wyjaśni, czy otwarcie naszego zakładu fryzjerskiego przy nowym lockdownie będzie skutkowało tym, że każdy klient wychodząc od nas z nową fryzurą będzie natychmiast umierał, czy po prostu przyjdzie do nas za miesiąc, bo mu znowu włosy odrosną. Patrzmy, szukajmy ludzi, którzy dookoła nas mogą się pojawić. Bardzo ważne jest, żebyśmy spotykali się tak jak tutaj fizycznie, ale żebyśmy też, nawet jeżeli znamy się tylko przez internet, przez różnego rodzaju platformy, nie wiem, choćby w komentarzach z blogu pana Jerzego, czy gdziekolwiek indziej, z grup facebookowych i tak dalej, żebyśmy nie zapominali o tym jednym szczególe. Żyjemy w świecie, który tak zwariował, że dzisiaj jedną decyzją da się wyłączyć konto społecznościowe urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeśli udało się wyłączyć Trumpa, każdego z nas da się wyłączyć. Tych facetów da się wyłączyć, mnie się da wyłączyć. Możemy zniknąć jutro. Dlatego moja propozycja, jeśli znacie kogoś, kto jest fajny, kto ma jaja, kto ma podejście, kto ma umiejętności, kto potrafi dla was być pomocą, kto mógłby z wami zrobić coś wartościowego, nie bójcie się napisać maila, nie bójcie się napisać komentarz gdzieś pod tekstem, gdzieś na portalu społecznościowym. Słuchaj, przekaż mi proszę swojego maila, przekaż mi proszę swój numer telefonu. Obiecuję, że nie będę świrował, nie będę ci wysyłał, Bóg wie jakiego dziadostwa, ale gdyby twoje konto zniknęło, gdyby twój blog zniknął, gdyby moje konto zniknęło, pozwoli nam to trzymać kontakt, pozwoli nam to zostać w kontakcie. Wyjdźmy z tej sieci, zbudujmy sobie alternatywną ścieżkę komunikacyjną, bo bez tego jest po nas. Co jest bardzo ważne, trzeba działać razem. Jak państwo znacie media społecznościowe, kojarzycie zapewne taki portal jak LinkedIn. Siedzi tu ze mną dwójka kolegów, którzy działają razem z nami już sporo czasu w organizacji Freedom Watch Poland. My poznaliśmy się wszyscy przez LinkedIna, przez wredny portal, który sam z siebie za wszelkiego rodzaju nieprawomyślne teksty kasował ludziom konta czy robił bany, ale też jest tam bardzo wiele osób, które są w pełni sprzedane, przyjęły wszystkie dawki informacji covidowych, jakie tylko były możliwe, zakopowywały nas, zgłaszały nasze posty i tak dalej. Mimo tego całego nacisku, na najgorszym miejscu w sieci, czyli na LinkedInie, udało się zbudować przez ten czas grupę ponad 300 osób, które spotykają się w realnym świecie, które wspólnie piją kawę, które wspólnie rozmawiają ze sobą, pomagają sobie nawzajem. Ale to jest tylko jeden z pomysłów, bo oprócz takich organizacji jak Freedom Watch Poland, jak ta organizacja, w której my funkcjonujemy, jest masa ekspertów, jest masa ludzi, którzy pomogą wam. Pomogą napisać pismo, tak jak Fundacja Płaczka, pomogą wam zrozumieć przepisy sanitarne, pomogą wam zachować się w sytuacji, która jest dla was nowa, no, jakby nietypowa. Jedną z takich organizacji jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, pan Abramowicz. Żebyście mieli świadomość, o tym człowieku mało kto wie, a to jego urząd jest urzędem powołanym normalnie przez władze polskie na podstawie przepisów unijnych. Podobnie jak pan Banaś, jest to człowiek, którego nie da się zgasić, nie da się wyłączyć mu światła, nawet jeżeli taka jest decyzja polityczna, bo on po prostu w polskim systemie prawnym funkcjonuje. Jego organizacja w samym roku 2022 przeprowadziła prawie 9 tysięcy spraw w imieniu polskich przedsiębiorców. Tym, którym dano karę, tym, którym zablokowano siłownię, tym, którym nie pozwolono prowadzić zakładu fryzjerskiego i tak dalej, i tak dalej. Takich ludzi jest więcej, ale o tym, żeby do nich dotrzeć, trzeba się najpierw dowiedzieć. To, co muszę zamknąć, tym chcę zamknąć to całe moje wystąpienie, to przede wszystkim te trzy słowa. Po pierwsze, nie możemy być sami. Ci, którzy nas trzymają za twarz, od dziesięcioleci działają w dobrze poukładanych zarówno strukturach oficjalnych, jak i pod różnymi fundacjami, mając różnego rodzaju organizacje, które wykonują ich robotę. Nie możemy czekać, bo wiemy, że ta następna fala idzie, czy ona będzie nazywała się wirusem ludzkim, czy zwierzęcym, czy pozamykają nas ze względu na jakiś wulkan, czy cokolwiek innego. Nie ma to znaczenia. My już wiemy, że nie ma czasu, że nie ma czekać. Czasu jest naprawdę mniej niż nam się wydaje, bo jest później niż myślimy. Dziękuję bardzo.